Witam serdecznie moich wszystkich słuchaczy, moich widzów w kolejnym odcinku podcastu. Nazywam się Jacek Szumigaj i dzisiejszy podcast będzie pod takim tytułem Tu i Teraz. Pierwsza rzecz to ja tą kamerę, takie techniczne szczegóły, tą kamerę ustawiłem bardziej tak en face, ale w tym momencie to bardzo fajne światło mi się odbija w okularach, takie dwa kółka wychodzą, wyglądam jak jakiś, nie wiem, z obcy planety był. Także ta kamera musi być tak niestety troszeczkę z profila mnie łapać. No poza tym tak to uważam, to z oświetleniem już jest całkiem sympatycznie. A jest jedna rzecz, druga rzecz jest, no dosyć późno jest, tak, że za dużo to sobie może nie pośpię. Ale to nieważne. I ten temat, tu i teraz, to ja ostatnio widziałem taką rolkę od tego Sadhguru, o którym tam już kiedyś mówiłem, tak? Pan z Indii, taki guru, tak? Bardzo mądry człowiek. No i on właśnie takie również wyjaśnianie zrobił do tego tu i teraz. A wiecie, kochani, mi się to od razu skojarzyło z tą psią filozofią życiową, o której już nieraz wspominałem, zresztą mówiłem, że tutaj na fejsie opisałem, że będą również reminiscencje z poprzednich podcastów, które kiedyś tam nawet bardzo do tyłu ponad rok temu nagrywałem. O co chodzi z tym tu i teraz? Jeżeli idzie o psią psychologię, jeżeli idzie o pieski, tak? Jak to ktoś powiedział, mądrze zauważył? Psy żyją tu i teraz. Pies jest... Oczywiście o ile mu nikt nie będzie krzywdy fizycznie robił, tak? Jakiś tam fizyczny czy psychicznie nie będzie na niego krzyczał. Pies jest zawsze szczęśliwy. Pies jest jednym z najszczęśliwszych stworzeń na Ziemi. Żyje chwilą. Tak? Ja to zawsze wszystkim tłumaczę, że pies jak cię ugryzł, to, że cię ugryzł dzisiaj, to nie znaczy, że cię ugryzie jutro i na pewno nie planował tego od wczoraj, w odróżnieniu od ludzi. Natomiast to, że cię dzisiaj nie ugryzł, to nie znaczy, że cię jutro nie może ugryźć. W zależności od różnych czynników, które się mogą pojawić w jego życiu, tak, gwałtowne jakieś elementy, no to on po prostu tak zareaguje, ale w danej chwili to po prostu ten pies żyje chwilą. I od tego Sadhguru usłyszałem, że jeżeli idzie o różnych ludzi, to w zasadzie różnych ludzi, którzy w różny sposób postępują, to my powinniśmy robić tak samo. Tak jeszcze wracając do technicznych takich tych, a tą muzykę troszeczkę bardziej ściszyłem niż zwykle, bo stwierdziłem, że ten kawiarniany gwar jest jakiś taki chyba ciutce głośny czasami. Wiem, że dla niektórych osób może być uciążliwa. Ale ja wiem, rzecz ustna. I wracając już do naszego tematu, że właśnie praktycznie, jeżeli my byśmy rozpatrywali nasze podejścia na takie tu i teraz, to byśmy również byli szczęśliwsi i to wiele. Wiecie, bo to jest tak, że w psychice naszej jest tak zbudowane i sami to przyznacie, jak tak sobie poobserwujecie siebie czy innych, że właśnie człowiek pomimo tego, że istnieje tu i teraz, sięga sobie do tyłu, do tego wszystkiego, co było, do tych wszystkich dobrych, ale również złych rzeczy, tak, patrzy do tyłu i do przodu. Oraz do przodu zwykle co robiąc? Martwiąc się wszystkimi rzeczami, które się 80% to się w ogóle nie wydarza z tych wszystkich rzeczy. A 15% wydarza się, ale mamy na to wpływ, tak? Możemy spowodować, że jakieś rzeczy, dobre rzeczy się dzieją, ale niestety czasami takie niepomyślne dla nas też się dzieją. I w takiej sytuacji to
takiej sytuacji, to my mamy na to wpływ. Co z tym zrobimy, tak? Możemy to zniwelować do zera. Te różne takie niekorzystne jakieś sytuacje, okoliczności, które się będą w naszym, w waszym życiu się będą działy, to możemy zneutralizować. Ja powiedzcie, a ty, John, tam ci jeszcze zostało 5%. No to są rzeczy, które statystycznie rzecz biorąc oczywiście, na które my nie mamy wpływu. O, wydarzą się i już, i przeminą, i co, martwić się tym? Jakbyśmy mogli mieć na to wpływ, no to jakieś tam, nie wiem, zmartwienie, chociaż dla mnie to jest bez sensu, ale jeżeli nie mamy takiej możliwości, żebyśmy coś mogli z tym zrobić, po co się tym przejmować w ogóle? To jest tak mały procent, że ja wiem, można to pominąć. I tak sobie... Wiecie, ja uważam, że generalnie, pomimo tego, że ja już o tym mówiłem, o tych różnych rzeczach, to tak, będę się starał, żeby to jakoś, ja wiem, ubrać w nowe słowa, w nową formę tego wszystkiego, o tym opowiedzieć, żeby was nie zanudzić, tak, żebyście chcieli do końca wysłuchać, no bo takie jest moje zamierzenie, a nie takie, że się powie, to... Ja to zawsze mówię, to Ramol już nie miał tematu, to sobie wydumał takie, że tam jakaś tam reminiscencja, coś tam, tak. Natomiast coś ciekawego powiedzieć o czym, na przykład o kosmitach. Nie wiem w ogóle, tam mi się, ja wiem, jakoś z automatu włączyło, albo wyłączyło komentarze w ostatnim poście. A w sumie to był bardzo ogromnie ciekaw. Nie wiem, w tym spróbuję później włączyć możliwość komentowania. Czy to, co było o tych kosmitach, czy to było ciekawe, czy to nie było ciekawe. No. Spodziewam się, że jak będzie ktoś, komentarz jak będzie jeden, to będzie dobrze, tak? Zwykle ludzie nie wpisują komentarzy, bardzo rzadko wpisują. A wiem, dlaczego tak robią i... No i co? No i nic. Jeżeli nie piszą komentarzy, no i co z tego? No nie muszą pisać. No, przymusu nie ma. Natomiast jeżeli idzie o samo to... Wiecie? To takie... Żyj tu i teraz. Bo to w zasadzie to tu i teraz można by rozszerzyć na takie żyj tu i teraz. A wiecie, ja uważam, że większość przyjemnych chwil, jakie mamy w życiu, które jakieś miłe rzeczy, które robimy, to właśnie często sobie, jakby to powiedzieć, no już mówiłem kiedyś tam o tej beczce miodu i łyżka dziegciu, że potrafi taką beczkę, mówiąc kolokwialnie, załatwić na amen, tak, że to się tak wstrętne staje, że tego nie idzie zjeść żadną miarą, bo i śmierdzi i w ogóle, ohydne w smaku. I że często my właśnie sobie poprzez, zauważcie jedną rzecz, poprzez samo myślenie sobie tą taką chwilę przyjemną, która trwa, która przemija, no bo wszystko przemija, ale jeżeli mamy taki przyjemny moment, to my go sobie po prostu kładziemy. Z przyjemnego się robi bardzo nieprzyjemny, dlatego że no właśnie, jakieś myśli nam cały czas, te 60 tysięcy myśli gdzieś tam się odbija nam w umyśle, w łepetynie i jak myślimy, jak jest jakoś tam przyjemnie, to sobie zaraz coś gdzieś tam pojedziemy w bok, że już tak przyjemnie nie jest. A powiecie, ty, Johnny, ale to co, da się coś z tym zrobić? No bo jak ja bym tego czegoś takiego słuchał, to pierwsze pytanie moje by było, czy da się coś z tym zrobić, czy da się to jakoś... tak, owszem, ale to trzeba ćwiczyć, to tak samo nie przychodzi. A o, widzicie, odbija się ta fajna lampka okrągła w okularach. A, to tak samo z siebie nie dzieje się. To jest, wiecie, to jest taki nawyk po prostu myślowy i w tym momencie to po prostu trzeba ćwiczyć. Tak jak wszystko inne ćwiczymy, grę na pianinie,
czy jakieś różne inne rzeczy artystyczne, to tak samo myślenie można sobie ćwiczyć. Powiedzcie ty, no ale tu już przeginasz, jak myślenie ćwiczyć? A co, nie myślę? No myślimy, ale w sposób taki właśnie statystyczny, tak? Większość to, o czym myślimy, to myślimy o złych rzeczach, które się nam do tyłu wydarzyły i które przewidujemy, że się nam wydarzą do przodu. A zamiast kontemplować tą chwilę przyjemną, która jest gdzieś tam, jesteśmy w jakimś miłym miejscu, w miłym towarzystwie, robimy jakieś czynności, które są dla nas miłe, to my sobie dokładamy taką właśnie łyżeczkę dziegciu do tej beczki miodu i się okazuje, że to wszystko jest takie, no... Dlaczego się tak dzieje? Nawyki. Nawyki, wiecie, ja się tak zastanawiałem mocno nad tym i... No takie jedno pytanie. W zasadzie to tak, no na odpowiedź nie liczę i to bardziej, czy wiecie, co byście musieli sobie sami odpowiedzieć. Przepraszam. A czy ktoś was kiedyś uczył myśleć w taki sposób właśnie pozytywny? I robił to w taki sposób, żeby się wam to wydawało naturalne. Że pozytywnie można i należy myśleć i... Mamy to jeszcze powiedzieć. I że to jest fajne, że to jest dobre. Ja mocno wątpię, bo takich rzeczy zwykle nie uczą. No są jakieś kursy tam, tak? Jakiś coaching umysłowy, coś tam. Kursy pozytywnego myślenia, są też książki, tak? Ale normalnie to nie występuje w naturze coś takiego, tak? Raczej szybciej jest to, że inni będą się starali, żebyście wy przejęli ich złe nawyki. W jaki sposób, wiecie, to co siądzie i mnie będzie uczył w ławce, żebym ja był takie jakieś tam negatywne rzeczy myślał, a go nie. On wystarczy, że w twojej obecności się będzie tak zachowywał. A jeżeli my będziemy do tego człowieka mieli zaufanie, to zaczniemy się zachowywać tak on. A powiecie ty, no a jak nie będziemy mieli zaufania, to nigdy w życiu. Nie powinniśmy wzorców do człowieka, do którego nie mamy zaufania. A do kogo mamy największe zaufanie? Do najbliższych, do rodziny. A czy oni zawsze będą chcieli dla was dobrze? I tu by się wydawało, wiecie, że taka sprzeczność jest. No jak? Najbliższa rodzina nie będą chcieli dla mnie dobrze? No pewnie, że nie. A dlaczego? A bo tracą nad wami kontrolę. W momencie jak wy myślicie, innym torem podążacie niż oni. Tak? Albo inaczej, jak wy nie chcecie podążać tym torem, którym oni by chcieli, żebyście podążali. Jeżeli idzie o wasze działania, jeżeli idzie o wasze, przede wszystkim o wasze myślenie, tak? A związane z tym również działania, które robicie według własnego uznania, tak? I no, nie słuchacie się jakiejś tam osoby, co wam różne rzeczy mówi, tak? Często my też tak robimy, ponieważ człowiek jest zwierzęciem stadnym i to bardzo, a co czasem ma opłakane skutki, często to tak robimy, żeby się, jakby to powiedzieć, konsolidować z całym stadem, czyli z innymi osobnikami naszego rodzaju. To nie musi być 50 osób, to może być jedna, dwie osoby, trzy, ale wystarczy jedna, tak? A zwykle jest tak, w jakichś tam osobniczych przypadkach może nie, ale zwykle jest tak, że my staramy się przynależeć do tego stada i robić i postępować tak jak ta osoba. Tak? To się dzieje podświadomie, to żeby to kontrolować, to tu trzeba jakiś wysiłek umysłowy, raz wysiłek umysłowy, dwa wiedzę w tym temacie mieć, żeby właśnie... Takie określenie słyszałem. Ja wiem, może bym tak nikogo nie nazywał, ale takie fajne było, że orły latają samotnie, a barany chodzą stadami. No i ja uważam, że to jest mądre i coś w tym jest. Tak? Nieraz, nie wiem, często występuje właśnie syndrom barana. On powiedział, co ty sobie znowu wymyśliłeś? Na światłach, na przejściach dla pieszych. Ja zauważyłem, że ludzie tak właśnie w ten sposób, jak to powiedzieć, reagują. I
popatrzcie, jak będziecie gdzieś stać na przejściu dla pieszych. Światło jest czerwone, wszyscy stoją i czekają, tak? Auta sobie przejechały, nie jedzie nic, czyli tak, no nie ma takiego zagrożenia, tak? No ale jest czerwone, no to stoimy, no jest czerwone, przepisy ruchu drogowego są i raczej wszyscy powinni je stosować, tak? Również piesi. No ale zdarzy się taka jedna osoba, która myśli, no czy myśli dobrze, nie, bo za którymś razem może pod to auto wpaść, gdzieś wyjedzie, coś szybko przyjedzie, tak, nie zauważy i bach. Ale jest taka osoba, która się tam, powiedzmy, spieszy i ona pierwsza idzie na tym czerwonym świetle. I zauważcie jedną rzecz, bardzo często się dzieje, że szczególnie właśnie wśród takich osób, które są podatne na wpływ innych, że te osoby ruszają. Ale powiedzcie, no to przeszedł, pokazał, że może. Nie, on dał impuls. Tak? Przełamał tą barierę, którą oni mieli. On pierwszy pokazuje, że coś tam można zrobić. Co czasami ma i dobry wpływ, o ile oczywiście ta osoba będzie chciała, będzie robiła coś, co jakąś taką rzecz, którą my możemy osiągnąć, która nam pozwoli wyjść, jak ja to mówię, ponad chmury, tak? To jest dobry taki mieć wzorzec osoby, która przełamuje schematy, ale moim zdaniem jest to głupota mieć wzorzec osoby na przejściu dla pieszych, jest czerwone światło i ona lezie, tak? A reszta lezie za nim jak stado baranów. W ogóle nie zważając na żadne negatywne konsekwencje. I często tak się dzieje. A powiecie, ty, ale tutaj to pożeglowałeś w całkiem w drugą stronę od tego tematu, żyj tu i teraz. No, ale ja uważam, że to ma ścisły związek, bo popatrzcie. To jest jakaś chwila w waszym życiu, która wymaga tego, ja uważam, że to się rozciąga też na inne dziedziny życia, wymaga tego od was, żebyście w momencie, jak widzicie, że ktoś przychodzi na czerwone świetle, tak? I za nim rusza 5 osób, żebyście wy osobiście stanęli i się zastanowili, czy takie postępowanie coś dobrego w waszym życiu przyniesie. A powiecie, no pewnie, że przyniesie, bo ja będę tam szybciej gdzieś tam. Ile będzie szybciej? 15 sekund? 5 godzin będzie szybciej? No mocno wątpię. Ktoś może pyta, bo się na samolot nie spóźni, coś tam. No można sobie powymyślać, ale to zwykle to zysk jest liczony w sekundach, a straty mogą być policzone wreszcie naszego życia. Jakiś uszczerbek na zdrowiu lub też w ogóle utrata naszego życia. Także to nie jest takie... Wiecie, kiedyś... I dużo jest takich kierowców, ja teraz obserwuję. Dzisiaj o tym czytałem artykuł. I o pieszych, i o kierowcach właśnie, jak to jest z tym, że właśnie z przejeżdżaniem na światło się zapala pomarańczowe, czy tam wręcz czerwone, i ludzie jeszcze jadą. A rowerzyści to już w ogóle. Kiwa na tym rowerze, tak stwierdza, że a nic nie jedzie, to on weźmie, przejedzie. No nie jest to dobre, no bo zysk jest tak minimalny, a ryzyko jest tak wielkie. No, jeżdżę dużo autem, to widzę, obserwuję, tak? I widzę, jakie to stwarza też niebezpieczne sytuacje. Powinniśmy, wiecie co, ja tak myślę, tak się jeszcze zastanawiałem nad tym dzisiaj, bo ten pomysł mi na ten temat, to ja wiem. Rano do głowy wpadł i się zastanawiałem nad tym, żeby żyć świadomie. Żyj tu i teraz, to znaczy żyj świadomie. A delektuj się tą chwilą, która jest, tak, bo ona przeminie za chwilę i nie będzie. I wszystko, co robisz, to rób z takiej pozycji. Ale powiedzcie, no to sobie wymyśliłeś, to już tutaj lepiej nie mogłeś. Jak ja bym to chciał rozwinąć, tak sobie pomyślałem, a żyj tu i teraz, ciesz się tym, co masz,
tak, bo za chwilę to może zniknąć. A ja bym nie chciał, tak, ten ostatni odcinek był, że ja tam, że możecie stracić wszystko, co macie nagle, tak? Nie chciałbym, żeby to było takie, ja wiem, pesymistyczne jakieś, ale no to jest po prostu, takie jest życie, tak? Że czasem to się, czasem to po prostu powinniśmy brać pod uwagę wszelkie możliwe z punktu widzenia, znaczy nie powiem, że negatywne okoliczności, bo będziemy wtedy momentalnie zaczniemy zakładać, że to się będzie źle działo. A to nie o to chodzi. Tutaj bardziej by mi szło o to, żeby mieć świadomość tego, co robimy. A jak kreujemy to całe nasze środowisko zewnętrzne, i żebyśmy się też zastanowili nad tym, jakie nasze działania, a przede wszystkim myślenie, bo popatrzcie, wszystko wynika z myślenia, jakie nasze działania spowodowały, że jakaś dana chwila, którą my przeżywamy, jest dla nas przyjemna. I co można zrobić, żeby to powielić na przyszłość? Nie powielać tych wszystkich głupich, złych rzeczy, tylko powielać takie dobre. No oczywiście tutaj duże pole też jest, to są nawyki nasze, tak? Tak mocno nieraz zbudowane, że to jest po prostu niewyobrażalne. Jak one nami sterują. Złe nawyki. Nie mówię o dobrych, bo jeżeli mamy dobry nawyk, to jest bardzo fajnie, ale takie właśnie jakieś złe nawyki, które żeśmy sobie gdzieś tam wyhodowali w myśle, tyczące się praktycznie każdej dziedziny naszego życia, w którą stronę by się nie obrócić. A tak, takim najbardziej widocznym, który w ogóle rzutuje na nasze zdrowie i resztę naszego życia, to jest jedzenie, to jest żarcie. No dzisiaj słuchałem tego właśnie Sadhguru, nie tylko tego tu i teraz, co o tym mówił, ale również na przykład było o taki bardzo fajny, taka rolka 10-minutowa, jakie 5 czynności powinniśmy wykonywać przed snem. I on tam wspominał o tym, że jako pierwszy punkt był, żeby 4 do 5 godzin przed położeniem się spać nic już nie jeść. Tak, że potem się makabrycznie śpi. Można się nażyć na noc, wiecie. To jest, taki mamy nawyk. A ja powiedzmy od, ja wiem, rok czasu więcej będzie trochę, a może rok, a może więcej trochę. Tak, ten post czasowy stosuję, czasem go tam wyjdzie, że, ale to sporadycznie, tak, gdzieś około godziny 19. Raczej tego nie robię, bo wtedy makabrycznie, nawet pomimo, że się kładę 10, 11, no to makabrycznie mi się śpi. Tak, więc kończę gdzieś tam, ja wiem, 17.30, 18. No to tak wracam z pracy, zanim sobie coś tam zrobię, albo żona już coś zrobi, albo żona w pracy jest, a ja sobie coś zrobię do jedzenia, no to tak mi wychodzi, ale później staram się nie jeść. No to ja wam powiem, że prawie za każdym razem, a teraz ostatnio szczególnie, to jest tak koło tej godziny, ja wiem, 20, 21, 22, to przychodzi taki głód, że można oszaleć. Dlaczego nawyk? Tak, ja się będę fajnie czuł, jak ja sobie zjem. I owszem, ja się będę fajnie czuł przez... Będę się fajnie czuł przez 5 minut, a później będę zdychał, a rano na pewno będę zdychał. Wiecie, o czym mówię. Też czasami lodówka tam, tak? Nie ma po drodze wagi, w ogóle wagi nie ma, bo waga jest fantastyczna jako próg zwalniający. Ustawcie sobie wagę przed lodówką. Tak? I się zważcie. A jak idziecie do tej lodówki? Ja wam powiem, ja tak sobie myślałem, jakby tak każdy sobie ustawił wagę i wejdzie na tą wagę, no to mało jest osób, które powiedzą, że
No, taka waga może być. Ja sobie mogę pozwolić na jakieś pęto kiełbasy z wody na gorąco, tak? Jeszcze cebulkę przysmażę, do tego z dwie buły wetnę. Nic nie będzie, tak? Jak będę ważył 5 kg więcej, czy tam kilogram, to się nic nie stanie. Ale większość osób, a wydaje mi się kobiet szczególnie, to jakby tak weszło wieczorem na wagę przy udaniu się do kuchni gdzieś tam, gdzie jakieś pyszonki, jakieś ciasteczka, coś tam ukryte i wchodzimy na wagę, to się 5 razy zastanowi, zanim sięgnie po jedzenie. I wydaje mi się, że w zasadzie chyba większość facetów tak samo. No owszem, są tacy, co, jak to się brzydko mówi, fujarze na to kładą, tak? I taki pan, nie wiem, w wieku 50-60 lat wygląda, jakby był w ciąży i to bliźniaczej. Albo jest ta otyłość taka brzuszna bardzo duża, albo ogólnie jest cały otyły. Jak to makabrycznie wpływa na stan zdrowia, to nawet wam nie będę mówił, bo sobie sami zdajcie sprawę. To ja przewiduję, że tego raczej dorośli ludzie oglądają, jak i dzieci małe. I zresztą tam, jak to ustawiam materiały do publikacji, to zaznaczam, że to nie jest dla dzieci do słuchania. Nie wiem, czy dzieci się takim czymś interesowały. Tam jakaś młodzież starsza, to może tak, ale dzieci raczej nie. I jak ma to okropny wpływ na stan zdrowia, tak? Czy tak sobie pomyślałem, czy takie hasło właśnie żyj tu i teraz, czy można stosować do tego również do stan przed lodówką o godzinie 22 do 24, tak? No pewnie, że tak. No jasne. Stań i się zastanów. Tu i teraz. Czy ci jest to potrzebne? Czy jak się będziesz po tym czuł? Jaki to wpływ będzie miało na twoje dalsze zdrowie? Ten Sadhguru cały powiedział taką bardzo ciekawą rzecz, której większość ludzi, ja również sobie nie zdawałem sprawy. To, a teraz to mnie, ja wiem, można powiedzieć, dotyczy, tak? Bo tam 23.61 mi pyknie na liczniku, chociaż wcale się na tyle nie czuję. Ale jednak pyknie, że tak do 60 roku życia przeciętny człowiek zjada gdzieś tak między 11 a 14 ton żywności. Wszystkiego, przez całe życie to, co zjada. I że tak de facto, to my jesteśmy zbudowani, a nasze ciało jest wszystkim tym, co zjedliśmy. No bo przecież nasze ciało się odbudowuje całe. Na poziomie komórkowym to nie jest to, co... Jak ja mam 60, to nie jest to, co jak miałem 10 czy 20 lat. Całkiem wszystkie komórki zostały wymienione. Wszystkie wymieniają się. Jedno umierają, drugie się tam tworzą na nowo. Tak więc... No tam oczywiście ktoś by mógł coś tam wymyślić, że w mózgu coś tam, tak, że tam niektóre to są stałe. No, nie będziemy w takie jakieś tam dywagacje szczegóły wchodzili, ale tak to po prostu no, zmieniają się komórki naszego ciała, tak, odbudowujemy się, muszą się regenerować, no bo jakby umierały, tylko było bez regeneracji, no to w pewnym momencie, pach, koniec, pstryk, nie ma nas, tak? A więc to, co zjadamy, tak? I kiedy zjadamy, i co zjadamy, w jakiej ilości, no to bardzo, bardzo decyduje o jakości naszego, waszego życia. O tym właśnie, jak długo będziecie żyć i komfort życia waszego, jaki będzie duży. O pewnych rzeczach, tak już powiedziałem, my nie jesteśmy w stanie decydować. To jest tam te 5%, co mówiłem, tak? Mogą się takie rzeczy wydarzyć jakieś, ale zauważcie, że jest bardzo dużo rzeczy, na które my mamy wpływ. I w takich właśnie różnych sytuacjach, gdzie możemy na chwilę przystanąć i popatrzeć, zastanowić się przez chwilę, jaki to będzie miało wpływ na nasze dalsze życie i na to wszystko, co nas otacza, no to ja myślę, że warto czasami przystanąć właśnie i popatrzeć. To nie zajmuje dużo czasu, to jest parę sekund rozmyślania. Na przykład, no ja wiem co, jako szablonowy przykład zawsze podaję to za kierownicą. Także jedziemy gdzieś, ktoś tam nam drogę zajedzie, albo
albo wymusi pierwszeństwo, albo coś tam. Czy w jakieś takie sytuacje, no nie wiem. Jak to się mówi, ludzkie, które jednak dla mnie normalne nie są, że ktoś tam z jakąś tam kłótnią startuje z awanturą, albo w ogóle się czepia o jakieś takie rzeczy, które dla nas na przykład są w ogóle nieistotne, albo my uznajemy, że to jest normalne, on się przyczepia, że coś tam, tak? I często jest tak, że nasze ego zamiast chować do kieszeni, to my je wyciągamy i robimy wojnę atomową. Tam, gdzie w ogóle można odejść z uśmiechem beztroskim na ustach i się w ogóle tym nie przejmować. To my wytaczamy najgrubsze działa i strzał z tego działa. I patrzymy, czy przeciwnik dobrze oberwał. Tu oczywiście używam przenośni, tak? Dlaczego tak robimy? Tak de facto, jak ja się zastanowiłem, a szczególnie po tym właśnie, co mówią ci z Jałby, że my jesteśmy planetą bólu i łez. I tak sobie to ostatnio zacząłem analizować i śledzić. I na przykład oglądając, no mam Netflix, tak? Kanał filmowy. I większość filmów, która tam jest, no pomijam komedię czy coś tam, ale takie jakieś takie mocne kino, sensacyjne, tak? Które zwykle większość facetów na przykład lubi oglądać, no to tak jest. Albo się strzelają, albo jest to wojna, albo na mniejszą lub większą skalę strzelają się, biją się, kopią się, robią sobie krzywdę, znęcają się na wszelkie możliwe sposoby. I my jesteśmy poprzez takie wzorce, które funkcjonują w naszym życiu, my jesteśmy, jakby to powiedzieć, ja wiem, hodowani, no może nie hodowani, ale szykowani do tego, że po prostu do tej wojny, że to jest na w ogóle do czegokolwiek potrzebne. A ja uważam, że nie. Wiecie, to jest coś takiego, jak ja wiem, tak jak mówiłem o tych pieskach, tak, żyj tu i teraz. Czy człowiek ze złośliwości może komuś krzywdę zrobić, podstawić nogę, albo popchnąć, albo uderzyć? No pewnie. Sami znacie masę takich przypadków. Czy bywają złośliwe psy? Jak ktoś mówi, że tak, ten to złośliwy, tylko czeka, ktoś podejdzie i ugryzie. To on ugryzie, uchla wtedy, tak? Nie, to jest tak. Pierwsza sprawa. Najpierw jemu ktoś, temu pieskowi robił krzywdę, tak, i nikomu nie ufa. To jest raz. A druga sprawa, nie wiem czy wiecie, ale tak jak my mamy swoją mowę, tak, w różnych językach, ale mowę ciała też mamy, na którą ludzie zwykle w większości sytuacji nie zdają sobie sprawy, że jest, a dwa, nie zwracają na to uwagi. A pieski też mają mowę ciała i behawioryści od psów, to wam powiedzą każdy jeden, że pies tak wyraźnie mówi ciałem i w ogóle całą swoją postawą, całym swoim ciałem, że coś takiego można porównać do tego, że człowiek to by krzyczał do kogoś drugiego, że go zastrzeli w łeb, albo coś tam innego. Większość ludzi nie widzi tego, tak? No co robi, przechodzimy, tak jak widzicie, tak? Przechodzimy i no jest piesek, tak? Mały piesek, nie musi być duży. Mały piesek i no zwykle co jest? Nachylamy się do tego pieska, wyciągamy rękę, chcąc go pogłaskać. Czy dajecie się na ulicy głaskać każdemu człowiekowi, kto ma akurat fantazję? Albo powiem inaczej, do facetów. Idziecie sobie z żoną. No, młodszą, starszą, ładną. No dla was jest zawsze piękna, najpiękniejsza, tak? I ktoś do was podchodzi? Podchodzi facet. Nie kobieta, ale facet. Mówi, jaka śliczna, ale cudo, tak? A jaki biust piękny, a sobie ją pogłaska. No co byście zrobili? Strzelili w łeb. Już, za samą propozycję, tak? Dlaczego strzelili w łeb? No dlatego, że takie wzorce są, tak? Planeta wojen i konfliktów. Siłowego rozwiązywania różnych rzeczy, ale to nie o tym. To też bym taki element doszedł. Raczej tego mało kto zrobi w przypadku drugiej osoby, tak? W przypadku psa uważa, że pies to jest rzecz, to jest jak ławka, jak nie wiem co, patyk, coś, tak?
to każdy może sobie podejść i pogłaskać. Ja miałem kiedyś taki przypadek, że byłem w parku z moją psiunią, z tą obecną, którą mam. Ona duża nie jest, ale powiedzmy tak, jest nieufna do ludzi, do takich obcych. Niektóre psy się cieszą, a niektóre nie. Jest do ludzi nieufna. No i podszedł ktoś i tam z jakimś tam, nie pamiętam już, z dzieckiem, młodzieniec jakiś, taki tak, i tam podszedł i... No niestety chłopiec był taki, widać, troszeczkę, jakby to powiedzieć, no, niedorozwinięty, tak? No ale kontaktowo, świadomie, tak? I podchodzi i tam się nachyla i coś tam. I ja mówię, przepraszam, on był z jakimś tam bodajże tatą, tak? Bo to był plac zabaw. Ten chłopiec, nie wiem, kilkanaście lat miał. Podchodzi i coś tam i... No i chciał tą moją psiunię pogłaskać. Mam się do niej nachyla i coś. Ja mówię, proszę ją zostawić, bo ona nie lubi tego. Tak, i może uchlać. No a ten dalej, twardo. Ja mówię, młody człowieku, ja cię ostrzegam, tak? Mówię, trzeciego ostrzeżenia będzie, po prostu cię może dziabnąć. No i ten ojciec coś tam przyszedł i też. Ja mówię, proszę pana, proszę go zostawić, bo on naprawdę nie lubi. No to pan od razu strzelił, a jak tutaj nie lubi, a jak może dziabny, dlaczego nie w kagańcu, a dlaczego nie na smyczy? Ja mówię, że on się na pana nie rzuca, bo on od pana nic nie chce. To pan do niej przychodzi, nie ona do pana. Ale bo to tylko pies. Ja mówię, ja to tylko pana tam jego żona była. Ja mówię, ja to tylko pana żona, ja sobie podejmę do będę głaskał, gdzie mi się będzie podobało. I co pan na to powie? No to trzeba uszanować, tak? No chyba, że się nie szanujemy. Ustalamy sobie jakiś poziom szacunku do innych istot, tak? I go stosujemy. Nawet niech się pan zastanowi nad tym, tak poważnie, tak? No co, to jest pies to jest rzecz. Po pierwsze, to jest mój pies i to do mnie ewentualnie pan, jeżeli już, jako do właściciela powinien się spytać, czy można pogłaskać, czy nie uchla, albo coś takiego, tak? A po drugie, no się zastanowić. To, że jakieś coś tam, to... Żyjemy tu i teraz. Żyjemy tu i teraz. I praktycznie w każdej jednej chwili podejmujemy decyzję. I do czego ja zmierzam? Bo to, co usłyszałem od tego Sadhguru, on mówił o ludziach, o takich ludziach, którzy są dla nas, byli w jakiś sposób, ja wiem, jakby to powiedzieć, nieprzyjemni, tacy, no, coś tam. Nie to, że chcieliśmy ich wykorzystać, ale jakieś takie zależności było, że myśmy od tych osób coś potrzebowali, a one w jakiś sposób dla nas przykrze się zachowały. I co my robimy zwykle w takiej sytuacji? No zwykle w takiej sytuacji strzelimy focha. Jak ta osoba się nie zachowała tak, jak... my byśmy w danej sytuacji potrzebowali, chcieli, żeby ona się zachowała, no to co? No to my już układamy cały plan. A czekaj, ty gadzie jeden, ja cię tutaj ustawię, ja ci już tam osłodzę życie. Tylko przyjdź do mnie z czymś, tak? Ale wiecie co, to ja uważam, że to ten Sadhguru miał rację, to z tymi pieskami, to jest z ludźmi jest tak samo jak z tymi pieskami. My nie wiemy, co w człowieku siedzi i co w danej chwili spowodowało, że ten człowiek tak się zachował. No oczywiście, jeżeli on tak na okrągło się zachowuje, tak jakąś wykazuje taką, nie wiem co, jakiś socjopata, agresja non-stop i coś tam, tak, i cały czas przykre rzeczy robi wszystkim dookoła, ale to, wiecie, to raczej szybciej będziemy go unikali, niż to, że będziemy do niego co kawałek przychodzili. Bo tak jak powiedziałem, a piesek nie planuje, że was ugryzie jutro. Człowiek tak, pies w życiu nie. Nie. To w zależności jest od danej sytuacji, jaka wystąpiła, od warunków środowiskowych, jakie akurat w danej chwili występują, że on po prostu w taki sposób zareaguje. No owszem, są takie psy, co się rzucają na wszystkich, ale to mówię, to raz, że mogą być tak wyszkolone, dwa, że ktoś jakiś im coś zafundował wcześniej.
poprzez no te pieski, co, które są raczej wśród ludzi, no to one w stadu to biorą wzorce z ludzkiego stada, tak? No jeżeli tam jest w jakiś okrutny sposób traktowany albo jakieś pewne nawyki są wykształcane, no to później może się właśnie zachować w sposób nieobliczalny. Tylko że my w odróżnieniu od nich, no nasz umysł jest jednak, jakby nie patrzeć, bardziej rozwinięty. W ogóle dla mnie, to była, muszę powiedzieć, że dla mnie psy są jednymi z najcudowniejszych stworzeń na Ziemi. A ja uważam, że nie ma złych psów. To tak ktoś mówi, a bo ten zły, bo coś tam gryzie do tego. No a kiedy gryzie? Jak tu stoisz, co przylecieć i cię ugryzie i poleci z powrotem? No nie, ale jak się tam podejdzie do niego. Mówię, no po jakiego czorta tam leziesz? Nie ma sensu. Żyj tu i teraz. Ciesz się w tej chwili, tą chwilą. Delektuj się tą chwilą, która teraz jest, która trwa. Tak mówię. Jak ktoś mówi, że z czego się można cieszyć? No to weź poobserwuj swojego psa. No zobaczysz, z czego się można cieszyć. Z czego on jest zadowolony. Tak, jak ja wracam do domu, to mój pies się zmienia w fontannę radości. To jest jedyne stworzenie w domu, jedyne stworzenie na czterech łapkach, a które zawsze mi wita, jak ja to mówię, z uśmiechem, tak? Zawsze się cieszy, jakiś tam papierek przyniesie, ogonem macha, zawsze się cieszy. A ludzie? Nie zawsze. Nie wszyscy i nie zawsze. Piesek zawsze. Jeżeli was zna, jeżeli jest do was przyjacielsko nastawiony, to zawsze. Tak? Zawsze będzie ogonem machał. No nie mówię takiego, co się rzuca, no ale ja zakładam takiego, który tam, którego znacie, tak? Tak, wracając do tematu, nie wiem, czy pamiętacie, ja mówiłem, że co raz to sobie wybiorę trudniejszy temat. I wydawało mi się, że trudniejszych tematów od tych, które już tam kilka razy mówiłem, że taki trudny temat i ja nie wiadomo, jak to wyjdzie, a czy ktoś mnie będzie w ogóle chciał słuchać do końca, to staram się tak lawirować bardziej, żeby właśnie taki temat wybrać, który by mi się dobrze, ja wiem, jak to powiedzieć, opowiadał, rozwinął, no ale ten to ja wam powiem, że to po prostu hardkorowy, nie wiem, jak to teraz, ja zwykle po takim nagraniu tego odsłuchu, to odsłuchuję od razu, tak, i leci na antenę, bez żadnych tych i ja to słucham równolegle, tak? Leci ten na kanał, przepraszam, nie na antenę, na kanał leci i ja tego od razu słucham. No i zawsze się staram, żeby to jakieś, ja wiem, jakieś przesłanie było w tym, co mówię. A żeby to innym osobom się mogło przydać. Chociażby, żeby wzbudziło jakąś refleksję. Tak, to nie, tak jak powiedziałem, nie tam, że ty tu guru, tak, tam dziękujemy ci, guru nasz jesteś, bo my teraz będziemy wiedzieli, jak żyć. No wiem, że większość może powiedzieć, tam, weź się goń z takimi twoimi radami. No, mogą być takie osoby z takim, no pewnie. Czy ja się tym przejmuję? Nie, w ogóle. Czy się kiedy przejmowałem? Straszliwie. Okropecznie. Psuło mi to całe życie. Czy teraz się tym martwię? Nie. A co by to? Zawsze się ktoś znajdzie, który, tak jak mówię, energetycznie, pamiętacie taki odcinek o ten o energii był, tak? Któremu energetycznie, ktoś się taki znajdzie, że mu energetycznie nie będziemy. Nie będziemy odpowiadać. Ta aura nasza, to nasze zachowanie, te nasze wzorce postępowania, tego jacy jesteśmy, kim jesteśmy, to mu będzie bardzo nie pasowało. I zwykle jest tak, że może inaczej. Ludzie starają się dostosować swój obraz, a ten element żyj tu i teraz zgodnie z oczekiwaniami innych, tak? Czy to będą dobre elementy, ale to rzadko, czy to będą złe albo bardzo złe elementy, a to już częściej występuje. Staramy się dostosować za wszelką cenę do
do oczekiwań innych osób, do oczekiwań innych ludzi. Co dla nas, na nas samych ma często, dla nas samych ma często wpływ bardzo destrukcyjny. Wcale tak nie musimy robić, wcale tak nie musicie robić. No to powiecie, no to jak ja nie będę chciał tak zgodnie z tym, co ktoś tam, jakiś znajomy, przyjaciel czy coś tam tak, no to on się na mnie wypnie i w ogóle. No i co z tego? No to sobie znajdziesz kogoś innego, jakiegoś przyjaciela. Poznasz kogoś innego. Ja ci to gwarantuję. To nawet nie to, że jakoś, ja wiem, świadomie, celowo, ale prawo, ja tak na zegarek patrzę, bo to już czas na pewno dobiega końca. Prawo przyciągania, o którym już mówiłem nie raz i nie dwa, zmieni się w prawo odpychania. Tak? I jeżeli my będziemy żyli zgodnie z naszymi oczekiwaniami co do tego, żeby przede wszystkim siebie lubić i szanować, żeby świat wokół nas tworzyć taki przyjazny, taki poukładany, to prawo spowoduje, że te osoby, które będą chciały lub wywierają negatywny wpływ, to one znikną w ogóle z waszego horyzontu. Bo jak to się dzieje? Nie wiem, jak to się dzieje, ale wiem, że się dzieje. Miałem okazję obserwować nie raz, nie dwa w swoim życiu, że po prostu pewne osoby poznikały. I tak później myślę, kurczę, szkoda, no to jakiś tam kolega, tak, co kiedyś tam w młodości znałem i on się odezwał do mnie i coś tam i pewnego dnia po prostu pam, nie ma, ja go próbowałem znaleźć na fejsie, coś tam, to śladu nie ma. Pojechałem w tamto miejsce, gdzie on mieszka, bo się orientowałem mniej więcej, gdzie on mieszka. Nikt nie widział, nie słyszał i szukałem i nie znalazłem. Tak to działa. Powinniśmy żyć tu i teraz. Powinniśmy być szczęśliwi w każdej chwili i zadowoleni z siebie i z innych, jak to tylko jest możliwe. Żeby ten swój świat zbudować go lepszym. Powinniśmy, wiecie co, bo to jest jak z wykresem funkcji, tak? Jakie to by porównania? Chyba najszybciej to. Funkcja może różne wartości przybierać, tak? I są takie w naszym życiu, to nasze życie różne wartości przybiera, ale są takie właśnie elementy składowe, króciutkie, bo funkcja się przecież z iluś tam punktów składa, tak? Gdzie się wartości zmieniają. Ja uważam, że w naszym życiu dzieje się to samo. A nasze życie też przybiera takie różne wartości i my nie powinniśmy sobie analizować całości, tylko dany moment, daną chwilę. Tak, jeżeli popatrzcie, bo my zawsze zakładamy tak, że ja będę fajny, ja będę miał dobry humor, jak tam kogoś spotkam, jak wygram w totolotka, jak będzie ładna pogoda, jak mnie nie będzie ząb bolał, jak będę najedzony, jak będę wypoczęty, tak? A to tak nie jest. Ja uważam, że to by trzeba w drugą stronę. W każdej chwili staram się być, i mówię tu o sobie, nie o was, wy zrobicie jak chcecie. No, przymusu nie ma. W każdej chwili staram się być zadowolony z życia, a szczęśliwy z tego, kim jestem, z tego, gdzie jestem, z tego, kim się otaczam, z tego, jaki świat tworzę. Nie tylko dla siebie, ale również dla innych, a przede wszystkim dla innych, tak? Którzy możecie powiedzieć, ja tam. Inni mnie tam nie obchodzą. Tylko że zauważcie jedną rzecz, że w tym momencie to prawo, które mówiłem, prawo przyciągania, zadziała tak samo. Ktoś tam, te osoby, które cię otaczają, powiedzą, co mnie obchodzi, wali mnie to, co się z nim stanie. No i co wtedy? Jak się bieguny zmienią, to już tak fajnie nie jest, nie?
my z naszego punktu widzenia, jak na to patrzymy, no to jest okej, okay, co tam, nie ma być dobrze, reszta motłoch. No a jak w drugą stronę, a tam jakiś znajomy, co ci zależy, tam jakiś znajomość czy coś tam, tak? A jak on tak pomyśli, tak samo jak ty, to co się dzieje? To wykorzystacie i kopnie w D. Tak, ty byś to zrobił z nim. Miło? No wątpię. Ja uważam, że właśnie takie żyj tu i teraz to... bardzo praktyczne. Bardzo praktyczna rzecz. Bardzo praktyczne prawo. Prawo, jeżeli by to można nazwać prawem. Rób, żyj tu i teraz. Rób wszystko, co w twojej mocy, żeby to twoje życie miało szerszy sens na bazie tego, co odczuwasz, co przeżywasz w danej chwili, w takim malutkim wycinku czasu. Tak? Poza tym zauważcie, jeżeli wy jesteście szczęśliwi, uśmiechnięci, zadowoleni w danej sekundzie, tak? To przecież spowodujecie, prawo przyciągania spowoduje to, że do was tego napłynie więcej. Że tych miłych chwil, tych miłych sekund, tych miłych zdarzeń będzie coraz więcej i więcej. Nie będzie maleć ilość, tylko będzie się zwiększać. Jakbyśmy ten nasz, tak jak mówię, tą funkcję tak podzielili na takie malutkie kawałki, tak, to ta funkcja cały czas będzie nad zerem i będzie szła do góry. Uważam, że wiecie, kochani, że z życiem jest tak samo. Że tak naprawdę, popatrzcie, bo każdy moment naszego życia, ile, przypomnijcie sobie, te osoby, które szczególnie, które starsze są, ile było takich chwil w waszym życiu, że że takie rozciąganie takiego myślenia, tak? Takiego zamiast takiej chwili analizy tego w danym momencie, jak się czujemy, kto nas otacza, etc., etc., takie rozwlekanie tego powoduje, że komfort tego naszego życia, to co na początku powiedziałem, komfort tego waszego życia zacznie spadać. Że przewidujemy, że coś tam, że nam coś nie wyjdzie, że coś tego. No a skąd wie, że nie wyjdzie? A teraz, w tym momencie, jakby się tak nad tym zastanowił, no ale wiesz, bo to tutaj będzie to pojutrze, to coś tam, no dobra, wyłączamy pojutrze, nie ma. Powiedzmy, że twój umysł działa tak, że możesz tylko analizować 5 sekund do przodu i do tyłu. Tu w ten moment, co się przesuwasz na tej osi czasu. I dalej nie widzisz, nie wiesz, co będzie. I w ogóle twój umysł nie jest tak zbudowany, żeby mógł przewidzieć i mógł sobie coś tam wymyśleć, tak? Tu i teraz, jest fajnie. To jak będzie, jak myślicie, jak będziemy się ciągle ustawiali w takiej pozycji, że nam jest fajnie, że jest sympatycznie, że się będzie wszystko układało, to co się nagle wszystko weźmie i popsuje, mocno wątpię. Będzie lepiej i lepiej. No oczywiście na to jeszcze ma bardzo duży wpływ, o czym ostatnio wspominałem. Nie wiem, może to o tym odcinek też nakręcę. Wykraczający zwykle daleko poza i wiedzę, i wiarę w większości osób, mianowicie o reinkarnacji. I to, ale to się muszę jeszcze o tym więcej dowiedzieć. Już wiem dużo, ale to jeszcze za mało, tak? To potrzebny mi jest ocean wiedzy w tej dziedzinie, żeby o tym podcast nakręcić. Ale to również ma wpływ, tak? Wydawałoby się, to są dwa odległe bieguny. Żyj tu i teraz. Ciesz się chwilą. Tak? Ciesz się ze wszystkiego, co cię otacza i ciesz się wszystkim. Do tego, co... No, reinkarnacja to jest tak. I do tyłu. Poprzednie wcielenie i następne wcielenie. I do przodu. O ile ktoś oczywiście w ogóle wierzy w takie rzeczy, tak? Wiecie, jak się tak zastanowię, dzisiaj sobie tak rano myślałem, że w zasadzie to, jeżeli nasze życie podzielimy na takie małe chwile, na tu i teraz, to każda z tych chwil może być cudowna dla was.
każdej tej ma, w, ta, w każdej tej w, ta, w każdym tym malutkim kawałku czasu można sobie przypomnieć, można sobie znaleźć coś, co jest dla nas bardzo przyjemne. Jeżeli to jest tak, jakbyśmy brali ziarenka piachu, tak? No, nie powiem pustynia, ale jakaś piękna plaża gdzieś tam na Morzu Karaibskim, to biała taka jak śnieg dosłownie, ten piasek jest taki, że ach, no to ona nie jest jakiegoś z monolitu, tylko to jest z takich malutkich kawałeczków, znaczy takich z malutkich takich ziarenek, tak? A tworzy bardzo piękną rzecz. Ja uważam, że z naszym myśleniem jest tak samo, z takim naszym postępowaniem, że my ten czas podzielimy na takie żyj tu i teraz, ciesz się tym wszystkim, co Cię otacza, ciesz się sobą, innymi, tak? A ciesz się Twoimi wszystkimi zmysłami, że możesz widzieć, że możesz dotykać, że możesz czuć, że możesz kochać. Tak o tym nienawiści nie mówimy. To właśnie spowoduje, że my będziemy przed sobą sypać taką piękną plażę, po której będziemy iść. Tak? Do jakiegoś tam miejsca, do jakiegoś tam końca, tak? Poza którym jest co? Reinkarnacja. Ale to jak powiedziałem, to nie wiem, któryś tam następny odcinek, nie wiem, może będzie za 50 odcinków, może za 100, ciężko mi powiedzieć. Na pewno o tym będę kiedyś nagrywał, ale to w tej dziedzinie muszę zdobyć większą wiedzę. Żeby to, co mówię, to się trzymało jakoś, brzydko mówiąc, kolokwialnie kupy, tak? Żeby to jakoś było, miało sens. No tutaj jest potrzebna po prostu wiedza. Nie tyle wiara, co po prostu wiedza. I wydaje mi się, że na dzisiaj to ten temat uważam chyba wyczerpałem. Jeżeli w ogóle jakoś go rozwinąłem, bo tak się czuję trochę, taki mam niedosyt z tego, co bym chciał powiedzieć. No a uważam, że ponad godzinę to nie ma sensu tego ciągnąć, bo tak to jest, będzie takie bicie piany. Mam nadzieję, że ten temat chociaż jednej osobie się spodobał. Chociaż jednej. Jeżeli chociaż jedna osoba obejrzy, no to i coś tam dla siebie będzie mogła wykorzystać, no to już będę szczęśliwy, tak? Jeżeli będę wiedział, że chociaż jednej osobie, chociaż w jakikolwiek sposób spowoduje u niej takie myślenie, że spowoduje to dla niej lepsze życie, bo na tym mi przede wszystkim zależy. Te podcasty nie robię tak, wiecie co, to nie jest takie, że mam jakieś tam parcie na szkło, koniecznie podcast tutaj, 1000 odcinków, tak, YouTube tam jakąś srebrną czy złotą tam plakietkę mi przyśle, taki masę kasy, pęgę, nie o to mi chodzi. Tak już nieraz mówiłem, nie dwa i tu na koniec dzisiaj też wspomnę. A ja to robię po to, żeby wszystkie osoby, które słuchają, a które być może coś z tego dla siebie fajnego wyniosą, to żeby one miały lepsze życie, żeby im się lepiej, żeby wam się lepiej żyło. Tym wszystkim osobom, które będą chciały coś tam z tego, jakąś mądrość dla siebie wynieść i jakąś mądrość dla siebie wykorzystać. Żeby wam się lepiej żyło. Powiedział, dlaczego, co to jakiś taki ten święty Franciszek z Asyżu? Nie, uruchamia prawo przyciągania w tym momencie. I wasze dobre myśli spowodują, że do mnie więcej tych dobrych rzeczy przyjdzie. To tak to jest urządzone i tak to działa. Prawo to prawo. I tak to zadziała. I mam nadzieję, że zadziała również i w tym przypadku, i że jeżeli wy będziecie stosować, a jeżeli zechcecie, tak, będziecie stosować to, o czym ja dzisiaj mówiłem, to że również to prawo przyciągania będzie niosło bardzo pozytywne rzeczy w waszym życiu. I tego wam z całego serca życzę. Dziękuję wszystkim osobom, które wysłuchały dzisiejszego odcinka. Zapraszam na następne i trzymajcie się. Do miłego. Na razie.